widzowie. dzisiaj opowiem wam trochę o zapomnianych według mnie stworzeniach, które serio mogą ocalić wam dupę w trakcie obrony raid'a. Zapraszam. Pierwszym takim stworzeniem na naszej liście jest ćma. I na ogół pewnie wszyscy, albo przynajmniej większość z oglądających tutaj, tak samo jak ja, Nigdy nie użyli ćmy do napierdolenia komuś. I może to jest jedna właśnie z jej zalet, ponieważ nikt, ale to zupełnie nikt, nie będzie się spodziewał, że przylecicie na niego ćmą. Będą gotowi na managarmy, wywernie, bloodstalkery, ale nikt, ale to dosłownie nikt, niemalże nie będzie się spodziewał, że będziecie chcieli mu nawalić ćmą. No właśnie, nawalić komuś. Czy w ogóle ćmą da się kogoś zabić? Otóż nie. Więc no tak naprawdę trochę mirnie bym powiedział, ponieważ ćma nie ma wbudowanego takiego domyślnego ugryzienia i ataku, czyli nie możecie nikogo hitnąć tą ćmą, więc damage'a ją raczej nie zadacie. Za to pod lewym przyciskiem myszy domyślnie, czyli tam, gdzie powinien być znajdować się to chłapnięcie czy cokolwiek to tam jest normalnie, jest jakby zrzucenie takiego zarodnika czy co to w ogóle takie jest, no uważać ma Sra wtedy takim zielonym, ciężko to w ogóle określić, co to jest. Wszystko, co znajduje się w środku tego czegoś i co tym dostanie, zostaje spowolnione i to serio-potężnie, oraz zaczyna wyżerać temu staminę. Jest to też jeden ze sposobów oswajania. Po prostu zrzucacie na mordę czemuś takiego, właśnie ten zarodnik. I wtedy możecie zeskoczyć z tej ćmy i to oswajać na upartego, ale to też nie trwa długo bardzo i nie jest to najlepszy sposób oswajania, według mnie takie trapy są o wiele bardziej skuteczne. No dobrze, ale no to po co nam ta ćma? Mianowicie, jeżeli już rzucicie jakoś ten zarodnik, to zarazem on, jak i Dinek są spowolnieni i wyżera im to staminę. Co oznacza, że jeżeli ktoś jakiś sobie siedzi na z tego i tankuje wasze turety, już raczej nie macie jak go pokonać. To wywalacie taką ćmę z krajopoda się skądś tam i zrzucacie mu na ryj ten zarodnik. No i pewnie to jest ostatnie zrzucenie tej ćmy, bo dostanie ogromne wciry. Co prawda niby ma tam jakiś pancerz chyba wbudowany, ale no raczej jest papierowa, więc ta ćma od razu pewnie po tym zginie, ale przeciwnik, który siedzi na tym z tego i sam z tego są spowolnieni. Przez co, jeżeli już będą chcieli cofać i się szybko wyleczyć, no to po prostu najnaturalniej nie będą mogli, ponieważ będą spowolnieni. I przez co taki z tego jest w ogóle bezradny, idzie sobie do przodu z tą prędkością, już szybciej twój stary idzie do, na szkoły na wywiadówkę, niż żeby ten z tego zdążył w ogóle uciec od tych turetów. Dlatego z tego dostaje ogromne wciry, jeździec może najwyżej zsiąść, ale on też nie będzie miał staminy i też dostanie wpierdzie. Dlatego jeżeli już widzicie, że coś tam cofa tym z tego i chce uciekać, jest już pokrwawiony, Zrzucacie ten zarodnik i wtedy już nie może cofnąć, i tak naprawdę jest wasz. Zależy to też od tego, czy macie amo, w turetach oczywiście, no ale ogólnie to taki lekki tip. O sarkozuchu warku pewnie każdy słyszał. Jest to krokodyl, taki dość duży krokodyl. No właśnie to jest jego największy problem. On jest bardzo duży i średnio zwrotny. Co prawda, damage, no też nie jest zachwycający, ale nie jest najgorszy. Ale jednak to, że jest taki duży, mało zwrotny i no, są lepsze dinozaury, żeby bronić bazę, niż on na pewno. Ale wtedy pojawia się jego, może być trochę mniejszy kuzyn kaprozuch. Też jest to krokodyl. Jest o wiele mniejszy i bardziej zwrotny, przez co łatwiej będzie się tym walczyło i w razie co też uciekało. Jest na lądzie w miarę szybki i wylewelowany dobrze, to damage'em nawet, myślę, że przybliża do tego Serkozucha I to właśnie go czyni, według mnie, trochę lepszym Jest on, tak jak już mówiłem, na lądzie szybki, HP też ma w miarę jako tako, jeszcze możecie mu w razie co dobre siodło nałożyć Ale Najbardziej Taką dobrą rzeczą, którą oferuje nam właśnie Kaprozuch jest jego umiejka pod prawym, mianowicie jest to taki skok, i ten skok, po pierwsze, jeżeli macie dobrze wpakowane w staminę, to możecie w nim w ogóle spamić i wtedy latacie niemalże. Jest to bardzo szybki sposób na przemieszczanie się, ale ten skok zadaje też bardzo duży damage, znaczy no dwa razy większy niż zwykłe ugryzienie. Dlatego na upartego możecie po prostu w coś skoczyć i jeżeli jest to dobrze wylewane, wylewelowane kapro to możecie nawet na takiego hita sięgnąć jakiegoś słabszego gracza. Albo chociaż mu dimki obić i to tak w miarę solidnie obić. W wodzie spisuje się trochę gorzej niż, myślę, serkozuch. No, na pewno gorzej, na pewno wolniej pływa, ale i tak może używać tego swojego skoku pod wodą, przez co no, zawsze trochę go to tam przyspiesza i ulepsza. Jakby najlepszą rzeczą w trakcie obronu rajdu, co możecie zrobić z tym kaprozuchem, to wyskoczyć gdzieś z ukrycia i ściągnąć gracza, bo kaprozuch może łapać coś do tego pyska, jeżeli tego nie złanszotuje i może to jeszcze w dodatku gryźć. I uwierzcie, minie parę sekund, zanim gracz się w ogóle zorientuje, co się dzieje i czemu nie siedzi na nastego dalej, czy tam czemu nie strzela już z RPG. Dlatego mówię Wam, użycie takiego kaprozucha czasami też może uratować dupę. Bo jeżeli weźmiecie takiego gracza, i go, to możecie go gryźć, tak jak już mówiłem. Ale jeszcze lepszym sposobem by było, gdybyście wzięli tego gracza i wpieprzyli w własne turety. On wtedy już nic nie może zrobić, wyrwać się nie wyrwie bez bata. Dlatego, czt, według mnie czasami ten Dinek jest łatwy w oswojeniu, może nie jest najlepszy do rajdów, ale jeżeli chcecie grać na takich wkurwiających, z taktykami, których mało kto się będzie spodziewał, to serio poleciłbym Wam czasami Kaprozucha. Kolejny już, ostatni na naszej liście jest pajączek. Nie wiem. Używanie pająka jest bardzo ciekawe, ale zarazem według mnie się trochę nie opyla, ponieważ oswoić go nie jest tak łatwo, bo chyba go się nie usypia, tylko trzeba go oswoić pasywnie i trzeba kraftać te wszystkie kamuflowane ubranka, żreć te stymulanty, żeby cię nie zabił. Wagi to on ma w ogóle tyle, że on cię ledwo podniesie, w ogóle bez itemów on cię ledwo podniesie, ledwo na siodło mu starczy. HP i damage to też nie są na pewno jego strony dobre, ponieważ jego damage jest po prostu żałosny. Jedyną taką użyteczną rzeczą w pająku myślę jest to, że potrafi on strzelić takimi sieciami i tych sieci leci kilka, no i ma to jakiś tam zasięg, i co prawda nie zadaje damage'a, ale spowalnia i to tak Chyba o, to było z 80% lub 90%, więc to też mocno spowalnia. I można tak na upartego coś oswajać, strzelać temu w łeb, potem smarować go tu pajęczynką, strzelać dalej i tak w kółko, i tak w kółko. Można też coś po prostu osmarować i biegać z tym, grać w kotka i myszkę i to napieprzać. Chociaż no jak już mówiłem, damage tego czegoś jest żałosny po prostu. Po ścianach on też nie umie wchodzić, co według mnie jest trochę słabe, bo jest pajączkiem i powinien mógł. Ale jedyną sytuacją, tak naprawdę, w której możesz użyć takiego pajączka dobrze, jest kiedy broni się hole'a jakiegoś. W takim wypadku po prostu stajesz w wejściu tym pajączkiem, jak taki kozak. I strzelasz do wszystkiego, co tylko podejdzie tankować turety. To jest też naopartego tak samo jak z y, ćmą. Też po prostu, gdy coś ucieka, strzelasz w niego tą pajęczyną, tylko że ta pajęczyna jeszcze zadaje damage. Co prawda, pajączek nie lata i się go ciężej oswaja, ale ta pajęczyna też w trakcie obrony rajdu czasami może okazać się przydatna. Bo działa jak taka bola, tylko że na wszystko. Więc na naopartego możesz komuś po prostu osmarować tym z tego i tak samo chuja zrobi jak przy ćmie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Miło by było, gdybyście zostawili jakąś subę lub łapkę. Bo to serio pomaga mi się rozwijać w kanale. No i co, do następnego odcinka. Cześć!